Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Mundial w Katarze zakończony. Koniec. Jakie wielkie, fenomenalne zwycięstwo Argentyny. Co za wynik! Argentyna wiedziona przez Messiego aż do samego końca, kolejne gole! Do ostatniego momentu nie było wiadomo, kto wygra. Okazuje się, że w tych żabich utkach jednak jest dużo mocy. W każdym razie, gratulujemy zwycięzcom. Niesamowity mecz Argentyny. A my oglądałeś w ogóle? No tak, oglądałem meczyk o 16 i wieczorem byłem na koncercie PZ-a. A ja dostałem buty od PZ-a. Byłem w nich wczoraj na wigilii firmowej. Jak było? Wszyscy pytają, skąd masz takie fajne buty. No co ty? Ja powiedziałem, od PZ-a. On są od PZ-a. One są personalnie od PZ-a. Serio mówisz, czy nie? Tak. PZ przyjechał tutaj z pudełkami butów pod pachą i powiedział, no nie, że Karol, dla ciebie i dla Włodka. Tak. Swoim autem, PZ przyjechał. Cały bagażnik, bo tak. Nie. I tak, to mam dla lekkostrudniczych, to mam dla... Nie, nie, on otwiera bagażnik tego Mercedesa i, jaki, i tak, jaki, Mercedes masz, jaki masz rozmiar? Jaki masz rozmiar? 43. I on grzebie w tych pudełkach. Powinienem jeść jeszcze tak. Bo PZ faktycznie mówi, tak, że jeździ Mercedesem, ale nie wiem, czy to on jeździ sprinterem. To tak, mam, kurde, bez pudełka może być. Kurczę, wiesz co, nie, zobacz, nie masz pudełka. Kurde. Zobacz, nie, wiesz, no to prezent jednak od ciebie. Ten... Tak, bo PZ przywiózł, miał normalnie. Nie przywiózł, ale wie, że dostałem? Dobra, wie, no bo wie, że ja dostałem, no to ty też dostałeś tej samej transzy, no to wie, że my dostajesz, ale nie wiem, czy on wie o moim istnieniu? Właśnie chyba nie. Ale cała rodzinka moja dostała. No to od PZ-a wszystko jest. Naprawdę tu niektórzy są najbliżsi mi jak bracia. Stary, pokażę ci, jaki mam. Koleś mi nie wierzę. Czy wy jesteście w stanie cofnąć się pamięcią o pół roku, kiedy pokazywałem TikToki, jak to się kończyło zawsze? Ty mówisz, powinniśmy zrobić odcinek o TikToku, a ja tak. Mówię, nie. Fajnie było, się nabijałeś całe pół roku, mówisz, kurwa Karol, jakbyś przymógł. Przestań mi pokazywać TikToki, stary, ty teraz przyjeżdżasz do mnie. TikTok jest fajny. Ja nie mam w ogóle TikToku w tym tygodniu żadnych, a ty mi zaczynasz tydzień od TikToka? TikTok jest fajny, TikTok jest stary, TikTok jest fajny. Masz 15 sekund, żeby złapać czyjąś uwagę. Naprawdę? Nawet 5 sekund. I co, i fajne? Fajne, no. Fajne, jak się TikTok nauczy, co lubisz oglądać, to jest fajne. Naprawdę? No i no. Nie. O, to ci chciałem zadać. O! Tylko zatrzymam, bo to będzie zagadka i gdzieś odpowiedzi. Tylko będziesz miał 3 sekundy, jak w 1 z 10. Ile wynosi iloczyn wszystkich cyfr tworzących liczbę 2022? Pum. Nie, no mam czas. Nie, 3 sekundy. 8. 16. Nie pomnożył pan tego przez zero występujące w tej liczbie. A 2022? Okej, okej. Czy ktoś się da poprawnie rozwiązać? Tak, dobre, tak, nie? Tak. No świetne. To jest super, stary. Jakaś rękawica, która pomaga pacjentom wrócić, wiesz, rehabilitację, stary. Znasz coś takiego? Nie, widziałeś, że jest coś takiego? Nie wierzę, koleś przychodzi i pokazuje taki, nie wierzę. Patrz, jaki świetny. Patrz, ale patrz. A jaki feelings, nie? I pokazuje, pomaga ludziom, nie? Mega się zdziwiłem. No, tak samo się zdziwiłem to. Jakieś... Że jest coś takiego. Myślałem, że to jest VR. W sensie VFX. Okay. A to jest prawdziwe. Tak. Drrrr. No. Tak. I zabiera stary. Tak. Polskie lasy lubią to. Karol, proszę cię, nie znasz się na lasach. To patrz. To też widziałem. Koko! Wow. Nie wiem. To nie rozumiem, jak prezes Narodowego Banku Polskiego... Ale to, że Argentyna jednak z mistrzostwem nie, nie jest dymisjonowany za takie po prostu gadanie do mikrofonu. No ja mam pesymistyczną sytuację pod tym względem, bo mam bardzo, bardzo stare psy, które no właściwie są wyciągnięte poza statystyczny kres, gdzie dwie ogromne wilczurki, jedna ma 13, druga 12, i ogromne są kłopoty z nimi. Muszę wydłużyć czas wychodzenia z domu do bardzo długiego czasu. Czemu o tym mówi w ogóle? Bo może, to jest nieusuwalne. Bo? Dlatego tak pierdoli, bo on jest nieusuwalny. On przez najbliższe 6 lat... Ale nie musi tego mówić i być nieusuwalny. Czyli może na przykład nic nie mówić i zajść ze sceny. Ale nie zauważyłeś jeszcze tego, że on kocha mówić? Który prezes Narodowego Banku robi stand-upy co chwilę? Wysoka inflacja, proszę państwa. Czy groźba ze strony Rosji? Naprawdę człowieka uspokaja. Czyli jak jest wysoka inflacja lub groźba ze strony Rosji, to weź pogłaskaj kotkę i się uspokoisz. I spotkania z rodziną, jeśli rodzina się nie gryzie, bo tak też bywa. No jest jak wuja na weselu. Ale nikt mu nie mówi, że jest śmieszny. Wszyscy mówią, że jest nieśmieszny. Nie, na pewno ma ludzi, którzy mówią, że jest śmieszny. To było dobre wystąpienie, panie prezesie? Jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. Właśnie to spotkałem. Nie wiesz, że to jest dołożony dźwięk. Tak? Ja pierdolę, jakie bydle! To nie jest oryginalny dźwięk. Bober. A jeszcze inne ci pokażę, dobra? Tylko nie patrz. Max, coś ty odpierdolił. Bo zostawię to tu... Czekaj, i Max? Jest. To są moje, coś ty odjebał. On wie, że coś źle zrobił. Byłem sam. Ja pierdolę. Bo go zostawił pewnie na długo, tak?
i mu się nudziło. No czy to nie ma zasady? To chyba nie jest tak, że za każdym razem jak psa zatrasz na długo, to macie je rozjebać cały materac, nie? Nudziło mu się. No, więc takie rzeczy na TikToku się dzieją. Niesamowita sprawa, powiem wam. Niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa. Dziwne, nie? Już nic nie będę dzisiaj pokazywał. Nie, o to dość. Chodzi, że nie pokazujesz, bo ja się cieszę, że pokazujesz. A. To jest w ogóle super, że przywiozłeś. Po prostu nie spodziewałeś się, że to będzie aż tak boomerskie. Ale nie, nie spodziewałeś się, naprawdę? Tak, bo pamiętam jak na przykład, nie wiem, rozmawiam z kimś, kto ma... No wiesz, jak jestem gdzieś tam... O, święta idą, to będą takie spotkania właśnie przy rodzinnym stole, wiesz, tu z jakimś wujkiem czy z kimś. No. I widzę, jak osoby trochę starsze ode mnie, żeby było jasne, że się nie śmieję z nich, bo za chwilę sam taki będę, nie? Ale właśnie wyjmują telefon. Na przykład widzę, jak wyglądają ich konwersacje na WhatsAppie, takie grupowe czaty na WhatsAppie, nie? Dalej on czadu na dole. Jakie tam są memy, to jest... Jak oni odkryją TikToka, to będzie jeszcze lepiej. W każdym razie, gratulujemy Argentynie. No nie Francji. Gratulujemy Polsce. Gratulujemy Szymonowi Marciniakowi. Oj, to jest kluczowe. No to się okaże, Szymon że... Szymon Nie, Argentyna wygrała, no. To Polska tak jakby ma trzecie miejsce. Polska mistrzem Polski! Tak, to już te memy o tym były, już to wszystko było. Bo żeby była jasność, Szymon Marciniak, najwybitniejszym polskim oczywiście tutaj obecnie sędzią jest i dostąpił go zaszczyt sędziowania finału. Skrywana prawda o życiu prywatnym Szymona Marciniaka, tak wygląda je... Trzy kropki. Go, żona! To jest skrywana prawda? Czemu tu Ale Szymon Marciniak nie zawsze był wielką gwiazdą. Szymon Marciniak kiedyś sędziował w Polsce mecze, czy dalej sędziuje w Polsce mecze. I zobaczmy jego starcie ze słynnym baba na pasach Tomaszem Hajto. Który to Hajto? To jest trener. On jest trenerem. Wtedy już był trenerem. Tomek Hajto był trenerem? Tak. A nie był piłkarzem? Był. Nie przerwał teraz arbiter gry. Co z arbitrem? Chociaż no, są protesty. I pęka ze złości. Hajto. No po co tu stoisz do chuja? No nie, wiadomo, że Andrzej. No zobacz, co k***a narobiliście. No nie, to u Tomka są większe. A kto kierowcą k***a jest? A kto kierowcą? A kto prowadził? Ja myślę, że pewnego dnia odcinek Rokotelniczego będzie wyglądał tak, że po prostu będzie leciała playlista śmiesznych filmików. To będzie ostateczny LS. Nie, czekaj. No zobacz, co k***a Powinno być tak, że... Tylko, że to się wtedy nie nagra, że jak jeszcze kolejny raz zapomnisz, za szybko wyjmiesz kartę. No zobacz, co narobiłeś! To się nie nagra. A kto kamerę włącza? Andrzeju, nie denerwuj się. Pół kubka w kawie dopiero. Pół kubka. Niesamowita historia. Ja zróbmy tak, Karol, że ty tu siedź, a ja pójdę. Są urodziny. Są urodziny. Bo są urodziny dzisiaj. I to dzisiaj są urodziny. Dzisiaj. Wielkiego polskiego artysty, i to mówię bez ironii, jednego z najlepszych polskich kompozytorów oraz ojca naszego dobrego kolegi, Tytusa Hołdysa, czyli Zbigniewa Hołdysa. Pełni dwie funkcje. Panie Zbigniewie. Życzymy wszystkiego najlepszego, to są 70. pańskie urodziny. Poprosimy o podkład muzyczny. Wszystkiego najlepszego. Życzymy dużo zdrowia. Cierpliwości do syna. Dokładnie, cierpliwości do syna. No i chcieliśmy powiedzieć, że... Znaczy, ja mogę mówić tylko za siebie. Wiele rzeczy w pana życiu się działo, ale na pewno jednej nie można tutaj zamieść pod dywan, iż perfekt za pana czasów to był najlepszy perfekt. To był najlepszy perfekt. Więc my postanowiliśmy z okazji pańskich urodzin, postanowiliśmy zmaltretować jeden z utworów. Za chwilę to uczyni kolega nasz redakcyjny Markowicz, który... Nie zmaltretować, to jest tribute. Nowe struny są w ogóle, w zeszłym tygodniu były inne struny. Nie to chcieliśmy śpiewać. Autobiografia. Automafia. Chwyty. Najlepiej było, jakby sam Zbigniew Hołdys zrobił. Jakie były chwyty? Jakie były chwyty do autobiografii? Tak. Ja się dołączę. Miałem 10 lat, gdy usłyszało mnie o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Yeah! Kumpel radio usłyszałem blues i nie mogłem w nocy spać. Wiatr od nowy miał, darowano reszty kart, co się można było śmiać. Kamiany gwar, jak tornado czy świtar. I ja też chciałem grać. Miło nas czekać, każdy z nas i na krew. Ale jeden przyświecał nam cel.
za kilka lat mieć u stóp cały świat i wszystkiego w brud. Arbagi łyk i dyskusji poświt, niecierpliwy w nas ściskał się dół. Ściskał się. Ktoś dostał w nos i to popłakał się ktoś. Coś działo się. No. Ładny utwór, prawda? Taki ładny utwór wykon też. Ale taki na ognisko no. Dobry. No, no, głównie na ognisko. Ten utwór został wymyślony w ogóle, żeby go grać na ognisko przez licealistów w latach 90. Ale no. Nie, no, ale czy wszyscy zanotowali, że polski sędzia sędziował finał mundialu? Myślę, że nikt o tym nie wiedział. Jakbyś mógł powiedzieć jeszcze raz, jak on się nazywa? Szymon Marciniak. A Tomasz Hajto co o nim sądzi? Intymność, która może pogłębić waszą relację, to nie klikam. A fajną impon a propos o seksie małżeńskim, czy nie bój. W seksie małżeńskim? Mhm. Tylko małżeńskim. Fajna impon nagraliśmy z Martą Niedźwiecką, gdzie rozmawialiśmy właśnie znowu o seksie. Ja o pornosach widziałem. Tylko tytuł jest jakiś jak to ja. Ale rozmawiałem jest, faktycznie o pornografii. A ile trwa rozmowa? Około 10 minut. Fragment o pornosach? To 10 minut, stary, to dla ciebie to tak dziwnie. Ciebie, to bardzo dużo. Ja bym powiedział, nie, a co myślisz o pornosach? Ona, nie gadajmy nie o tym. Nie gadajmy o tym, kilka słów o pornosach. No, kochani. A ty bardziej uprawiasz seks z Moniką przy zgaszonym świetle, czy przy zapalonym świetle? Ja bardziej mam takie postanowienie, żeby nie gadać o seksie z Moniką w publicznych programach. Dobra, a to w takim razie jak uprawiasz z kimś innym seks, to bardziej przy zapalonym świetle, no to o tym mogę pogadać. No bardziej przy zgaszonym. Okej. Okay. Kuu. Stary, a wiesz, jaki jestem teraz modny? Nie jesteś, wiem, że jak już raperzy ze sobą gadają, mówią do siebie mordo i mordeczko. W całym rap game'ie, no. Mówisz, nie mówisz zioma, tylko mówisz mordo, proszę cię. Skąd, wiesz, skąd masz takie newsy z pierwszej ręki? Od gościa, który siedzi w tym. Który siedzi? Siedzi w tym mocno. A słuchasz rapu, lubisz rap? Tylko insert lubię. Ten kieliszek, czy też może kielon, jak wolisz? To nie żaden kielon, tylko raczej signum ten polis. To jest jeden kawałek? Inne łony też lubię. Ogólnie łona uważam, że jest fajnym raperem. Co tam morda leci, a pomału od karnawału do karnawału. Ale uważam, że łona jest spoko. A uważam, że Weber jest bardzo fajnym producentem. I się fajnie dobrali. Coś jak my razem. Dobra, kończmy. Ty przysłuchałeś właśnie Metallica Android Sleep. Tak, fajnie. Już nie wiedziałem, że jest taki. Znaczy, przypomniałem sobie, że jest taki kawałek. Z której płyty, bo już nie pamiętam. Z Load. Load to nie słuchałem dawno. O kurwa. A Load to bym sobie posłuchał. A ty to jest fajnie. A wiesz, co jest na okładce? Wiesz, co miał symbolizować to? Nie. Nie. Chcesz wiedzieć? Krew wymieszana ze spermą. God, Bob, that's brutal. O Jezu, ale mi się zagrywka w Hero of the Day podobała. No, o Boże. Takie satanistyczne kawałek. Zajebiste sceny. Ty to grałeś kiedyś na gitarze chyba. Uwielbiam zagrywkę. Ty to grałeś. Ja lubię tą zagrywkę. Miałeś jak to, miałeś gitarę tam na rzemieślniczej? Na której ulicy mieszkałeś? Kotlarskiej. Tam była jakaś... blisko jakaś rzeźnicza. Rzeźnicza była blisko, tak. Wydaje mi się, że to grałeś. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za oglądanie programu. Słuchamy starych kawałków, których nikt już nie słucha, ale nam się wydaje, że cały czas są świeżutkie. Są świeżutkie. Są świeżutkie. A wiecie, że Metallica nową płytę wydaje? Już wydała. A, tylko, nie, single. Tak. No, dla Lux Eterna to mi się tak średnio podoba. To brzmi trochę jak Master of Puppets, który mi się nigdy nie podobało. Nie podobał ci się Master of Puppets? Według mnie to jest najgorszy kawałek Metallica w ogóle, Master of Puppets. To nic się w nim nie dzieje, poza tym, że pokazujemy, jak umiemy nadupcać na gitarach i perkusji. Drodzy Państwo, ale my raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego Szymonowi Marciniakowi. Dziękujemy za piękne sędziowanie w meczu finałowym. I gratulujemy jeszcze raz zwycięzcy. Gratulujemy Leo Messiemu. Udało się. Jesteś najlepszym piłkarzem w historii. Udało się. Lubię filmiki z Ronaldinho oglądać. On też fajnego leszczelał. On już nie gra? Ronaldinho? Nie. Dużo lejsów się odrzucił. Gratulujemy w każdym razie Argentynie i jeszcze raz składamy życzenia panu Zbigniewowi Hołdysowi. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Tymczasem dziękujemy. Widzimy się jutro. Bądźcie... lekko. Stronniczy.